Na czym to wszystko polega? Na jednym wielkim eksperymencie. Kto jest przedmiotem tego eksperymentu? Wyborcy czyli ja i ty. W wyborczej rozgrywce większość polityków, kandydatów i partii politycznych nie jest zainteresowana tym, aby przekonać wyborców do swojego programu, który w ich ocenie jest jakimś magicznym remedium na otaczającą nas rzeczywistość i w konsekwencji receptą na lepszą przyszłość nas wszystkich. Ale wiecie o co? na idealne wstrzelenie się w wyborczy trend czy wyborcy nie czują się uważani za kretynów gdy widzą tę grupę przygłupów którzy kupują głosy za pączki tyle jesteście warci co to ciastko dla nich wiecie dlaczego lewica to rozdawała bo z badań im wychodzi że ludzie w większości są kretynami i wystarczy dać im zeżreć popić popalić pozwolić się wyspać i sypnąć trochę grosza aby dotrzeć do ich najprymitywniejszych cech. Ludzie cieszą się z rozdawnictwa, ale mają jednocześnie w dupie, że pieniądze na to wszystko biorą się z kredytów, które będą musieli spłacać ich wnukowie i wnukowie ich wnuków.